co to za łatka? Ze bzdury. Nie wierzę. Przypnij mi łatkę, będę ją dla ciebie nosił. Będę modelem twojej kolekcji zazdrości. Dyskretnie powiedz innym, jak głupio wyglądam. Spróbuj wmówić im, że wystroiłem się tak sam. Trochę cię już znam, przyszyjesz ją grubymi nićmi. Nieraz mnie zdobiłeś w szal własnej zawiści. Doskonale też wiem, z czego to wynika. Ja idę po sukces, a ty boisz się ryzyka. Szczerze mówiąc, marny z ciebie projektant. Zwykły pozorant, udawany elegant. Jak wychodzisz z domu, to zakładasz pawie pióra. Twoje szkice ludzkich okryć to karykatura. Nie mam zamiaru dłużej owijać w bawełnę. Twoje słowa kontra moje, nici przetnę. Postaram się o to, by projektant sam wydobył swój ostatni krzyk. Krzyk mody. Słyszałem o tym, to ostatni krzyk mody. Na mój temat ploty, łatka jakiegoś idioty. Podobno świetnie leży, także trudno nie uwierzyć, że to nie jest metka markowej odzieży. Słyszałem o tym, to ostatni krzyk mody. Na mój temat ploty, łatka jakiegoś idioty. Podobno świetnie leży, także trudno nie uwierzyć, że to nie jest metka markowej odzieży. Ta łatka M12 Studio Splendor. Skurwysyno. Ta. Czemu obrałeś taki wzór? Czemu mi to robisz? Czemu jesteś zawistny i taki dwulicowy? Chciałbym pokazać siebie z jak najlepszej strony, lecz zabierasz mi te szanse, przyszywając łatkę naznaczone. Urządzasz lewie mody, ubierając mnie swe szaty, w których nie ma zawartej nawet jednej nici prawdy. Ten strój jest zakłamany, krzywo skrojony czaisz. Zabieraj stąd te szmaty, bo to już przestaje bawić. Nie chcę, by ktokolwiek stylizował moje życie, ingerując w nie bezczelnie, jakby nie miał ograniczeń. Chciałbym wyczyścić cały świat z takich kurew, burzących ludziom życie niczym trynitro to lue. Sam dbam o siebie i o własny wizerunek, więc pozbywam się tej łaty, która wszystko wokół psuje. Jeśli powróci, dopilnuję, by projektant sam wydobył swój ostatni krzyk. Krzyk mody. Słyszałem o tym, to ostatni krzyk mody. Na mój temat ploty, łatka jakiegoś idioty. Podobno świetnie leży, także trudno nie uwierzyć, że to nie jest metka markowej odzieży. Słyszałem o tym, to ostatni krzyk mody. Na mój temat ploty, łatka jakiegoś idioty. Podobno świetnie leży, także trudno nie uwierzyć, że to nie jest metka markowej odzieży.